dzisiaj Polska, wydajemy ponad 4% PKB armii zbrojenia, ma moralne prawo do tego, aby proponować innym partnerom z NATO zwiększenie wydatków obronnych do 3%. To zostało poparte, ta propozycja prezydenta Dudy została poparta przez prezydenta Stanów Zjednoczonych Bidena. A przypuszczam, że również zostanie poparte przez przyszłego prezydenta. Cokolwiek by nim nie było. Niestety żyjemy w czasach wielkich zagrożeń ze strony rosyjskiej i musimy być gotowi na to, że te wydatki powinny rosnąć, powinny być bardzo racjonalne. Chciałbym także przypomnieć, że stworzyliśmy siły obrony terytorialnej, które dzisiaj liczą 38 tysięcy żołnierzy. Wszystkie propozycje, któreśmy po 2015 roku składali i realizowali, były krytykowane i odrzucane przez ówczesną opozycję. My nie odrzucamy, nie krytykujemy nowych propozycji nowego rządu. Domagamy się jedynie wyjaśnień, objaśnień. Chcemy wiedzieć, na co dokładnie te pieniądze miałyby być wydawane. Jestem przekonany, że sprawa obronności jest jedną z ważniejszych spraw, także w kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego. Z jednej strony mamy oczywiście sojusz NATO, ale z drugiej strony jest także Unia Europejska, która dzisiaj wydawanie mnóstwa pieniędzy na rzeczy, które naszym zdaniem nie są potrzebne, a związane z Zielonym Ładem, ponieważ są to pieniądze, które moglibyśmy przeznaczyć na obronę przed agresywną Rosją. I do tego będziemy wzywać w trakcie tej kampanii wyborczej.